Cześć! Witajcie na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię ewolucję i historię logotypu marki Ford. Zapraszam. Ford, a właściwie Ford Motor Company, amerykański międzynarodowy koncern produkujący samochody z siedzibą w Dearborn w stanie Michigan. Został założony przez Henry'ego Forda w 1903 roku. Firma sprzedaje samochody i pojazdy użytkowe pod marką Ford oraz luksusowe samochody pod marką Lincoln. Koncern jest notowany na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych i jest kontrolowany przez rodzinę Fordów. Rodzinę mającą udziały mniejszościowe, ale większość głosów. Zanim przejdę do omówienia historii ewolucji i znaczenia logotypu marki Ford, kilka informacji o identyfikacji wizualnej Forda. Szanowni Państwo, Ford jest globalną marką z doskonale rozpoznawalnym i transparentnym logotypem. Od 1927 roku ten logotyp był tak naprawdę poddawany liftingowi, nie był przeprojektowywany. Identyfikacja wizualna jest oparta zaś o tradycję, jakość i rzetelność marki. Przejdźmy, Szanowni Państwo, do ewolucji logotypów marki Ford. Ten pierwszy historyczny, pochodzący z 1903 roku logotyp to nic innego jak czarna tabliczka znamionowa, czarna ze zdobieniami na zewnętrznych obrzeżach. Widzicie Państwo takie elementy dekoracyjne, które uświetniają ten znak. Ten znak dość mocno skomplikowany graficznie właśnie również przez te zdobienia, ale centralną częścią jest oczywiście biały napis na czarnym polu Ford Motor Company, z miejscowością z Detroit i z nazwą stanu Michigan. Ten znak przetrwa 4 lata, kiedy to zostaje zastąpiony okiem. Tak lubią nazywać ten znak historycy badający właśnie dzieje marki Ford. Centralną częścią jest oczywiście rozszerzający się ku środkowi napis czarny Ford. To wszystko na polu no właśnie takiego oka rombu zaokrąglonego. Niektórzy mówią, że to nic innego jak piłka do futbolu amerykańskiego. No ale widzimy, że ten znak był na wskroś inaczej zaprojektowany od tego pierwszego z 1903 roku, ale przetrwa tylko 2 lata. I właśnie w 1909 roku pojawia się po raz pierwszy czarny napis na białym polu. Ford stylizowany, ręcznie pisany, moglibyśmy powiedzieć, z podkreśnikiem. Ten podkreśnik wychodzi od litery D, ostatniej litery. No i ten znak będzie protoplastą tego logotypu, który przetrwa do dnia dzisiejszego. Ale również przetrwa tylko 2 lata, bo w 1911 roku zostaje zastąpiony znakiem rozpisanym na polu owalu po raz pierwszy. I ten znak da, można powiedzieć, już początek temu właściwemu. The Famous Motor Cars, Ford, czarny, stylizowany z podcieniami znak, jeszcze raz powtórzę się, rozpisany na polu owalu w układzie poziomym z dodatkowym otokiem, Szanowni Państwo, i ten znak przetrwa do 1912 roku, kiedy to zostaje zastąpiony bardzo ciekawym znakiem, The Universal Car. Ford po raz pierwszy na niebieskim polu, biały napis, stylizowana litera F. Znika ten podkreśnik. Ten podkreśnik już zniknie 2 lata wcześniej, tak naprawdę, ale ten znak przetrwa 5 lat i zostaje wymieniony, Szanowni Państwo, na znak również rozpisany czarnymi literami na białym polu, na białym owalu z czarną ramką. Prosty znak, powtórzę się, stylizowane litery. I ten znak przetrwa 10 lat i właśnie w 1927 roku zostaje zaprezentowany logotyp rozpisany na tym razem niebieskim owalu z białą ramką i z dodatkową cienką niebieską i ten biały znak będzie właśnie dawcą tego, który przetrwa do dnia dzisiejszego, tak moglibyśmy to nazwać. Oczywiście ta bardzo charakterystyczna stylizowana litera F, którą już widzieliśmy, Szanowni Państwo, we wcześniejszych znakach. Ona nawiązuje do tej z 1909 roku, aczkolwiek różni się wykonaniem. Tamten napis był lekko po ukosie, ten jest rozłożony centralnie, na wprost. Można powiedzieć, że ta litera F jest lekko pochylona ku prawej stronie.
Ten znak w takiej formie przetrwa 30 lat, kiedy to zostaje zastąpiony w 1957 roku. Państwo pozwolicie, ja zerkam tutaj na ekran mojego monitora, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego szczegółu. I w tym właśnie rzeczonym 1957 znak zostaje odświeżony i zmianie ulega obszar natężenia barwy, tej niebieskiej. Tutaj widzimy bardziej granatowy kolor. Troszeczkę zmienia się czcionka napisu Ford, ale bardzo charakterystyczna pierwsza litera, duża litera F pozostaje z charakterem, pozostaje, można powiedzieć, w zgodzie z historią i nawiązuje do tych wcześniejszych znaków. Ten znak przetrwa do roku 1976, kiedy to zostaje zastąpiony przez koncern znakiem, można powiedzieć, trójwymiarowym. Widzicie Państwo tutaj dodatkowy kolor, kolor szary, stalowy, który dochodzi w formie ramki, podcienia, ma właśnie imitować to, ten efekt 3D, tej trójwymiarowości. Jeden z najbardziej udanych znaków, przynajmniej dla mnie jest to bardzo udany znak. Ten znak przetrwa do 2003 roku, kiedy to firma po raz kolejny odświeża ten znak i widzicie Państwo, że koncern rezygnuje z tej trójwymiarowości. Znak powraca do prostych rozwiązań. Widzimy biały napis Ford, lekko pochylony ku prawej stronie, na wycieniowanym polu owalu, u góry lekko jaśniejszym, przechodzącym w ciemniejsze tonacje, oczywiście z podwójną biało-niebieską ramką. I ten znak przetrwa do 2017 roku, kiedy to firma odświeża ten znak, kolor niebieski nabiera bardziej wyrazistego, bardziej ciemnego tonu. Pozostaje oczywiście ten charakterystyczny napis bez zmiany i pozostaje również biało-niebieska ramka, bordiura, która uzupełnia, uszlachetnia ten znak. Przypomnę, znak rozpisany na polu owalu. Ta wersja z 2017 roku jest nadal obowiązująca. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do playlisty ze znakami z branży motoryzacyjnej, szeroko pojętej, bo znajdziecie Państwo tutaj kilka opisów znaków producentów samochodowych, ale również około motoryzacyjnych znaków, takich jak chociażby omówienie historii znaczenia logotypu marki Castrol, marki BP, czy kultowego znaku drogi Route 66. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o producentach i znakach największych firm, to oczywiście znajdziecie odcinek o logotypie Mercedesa, znajdziecie Państwo odcinek o historii i znaczeniu logotypu Scuderia Ferrari, ale są również dwa popularne odcinki o logotypie Alfa Romeo i logotypie Fiata. To tyle, jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz zapraszam na kanał Herby, Flagi, Logotypy, gdzie znajdziecie Państwo dużo treści weksylologicznej, dużo treści heraldycznej. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!